Dzień za dniem, noc za nocą. Nasze życie upływa pod bezkresnym niebem. Marzymy o rzeczach wielkich, ale życzymy sobie rzeczy prostych. Myślami wybiegamy do przodu, ale jesteśmy świadomi, że życie toczy się tu i teraz. Spoglądamy w niebo z dobrego miejsca na ziemi. Dzień dobry, Kujawsko-Pomorska E-Szkoła. Dzisiaj wtorek, moi drodzy, minęła dziewiąta. Mam nadzieję, że pełni chęci do nauki wstaliście, wypiliście kawę, jakieś lekkie śniadanie, no więc rozpoczynamy. Język polski na początek dla klas pierwszych liceów ogólnokształcących po szkole podstawowej. Jest z nami pani profesor Anna Molenda, no więc myślę, że możemy zacząć. Dzień dobry. Kontynuujemy barok. Tym razem chciałabym was zaprosić do takiej tematyki, a właściwie ta tematyka już jest kontynuowana, do tematyki śmierci, ale i miłości. Dlatego też wybrałam dla was takie trzy utwory dzisiaj na dwie godziny. Także pamiętajcie, że nie idziemy spać po tej pierwszej godzinie, tylko jednak jesteśmy gotowi do wysłuchania drugiej lekcji. Przygotowałam dla was drugi utwór znanego wam już sprzed tygodnia autora, poetę, tak, Jana Andrzeja Morsztyna. Będziemy omawiać jeszcze jeden jego utwór oraz wybrałam również utwory z poezji współczesnej, bo pamiętajmy, zawsze w tej poezji współczesnej możemy dopatrzeć się jakiegoś dialogu z tradycją. Dlatego też zaczynamy. Na początek przypomnę tylko, że Jan Andrzej Morsztyn uznawany jest w naszej tradycji literackiej za doskonałego marinistę, doskonałego mistrza konceptu. Pokazałam wam te cechy poezji właśnie marinistycznej, takiej konceptualnej, którą również jeszcze nazywamy poezją dworską, tak, w tym nurcie dworskim pisaną, na podstawie utworu Do trupa. Utwór dość znany, często cytowany w podręcznikach, zarówno w szkole tej młodszej, ale i również w liceum. Natomiast teraz przywołuję wam tutaj utwór, który rzadziej jest omawiany i mam nadzieję, że was w ten sposób również zachęcę do czytania tej poezji barokowej. Udowodnię wam, że ona naprawdę ciekawie rozwiązuje tematy, które wydają się, tak jak już wam kiedyś powiedziałam, dość banalne, bowiem mówi między innymi tutaj poeta o miłości. Utwór zatytułowany jest Redivivatus, co oznacza, macie tutaj od razu wytłumaczony ten tytuł, przywrócony do życia. Pozwolę sobie najpierw odczytać ten utwór, króciutko wyjaśnię te różne tutaj zakamuflowane treści albo treści, które są wyrażone za pomocą tego staropolskiego języka, żeby w miarę był ten utwór przystępny, czytelny, a potem przejdziemy do omówienia. Jeśli to prawda, co kiedyś uczony mniemał i twierdził filozof Skrotone, że dusze ludzkie, doszedłszy swojego kresu i ciała pozbywszy pierwszego, w inszy się łupież na nową swobodę przenoszą, w inszy kształt, w inszą urodę i inszej nie masz po tej śmierci szkody. Tylko na starą duszę żupan młody. Możemy z śmierci przeszydzać i tyle niesmaków sobie nie knować w mogile. Tak i ja, kiedy dni swoich dopędzę, kiedy ostatnią parki z winą przędzę, opuszczę z chęcią zwiotrzałe łachmany. A niż na nowy będę zawołany żywot, będę się w powietrze zmienione przy jadze bawił, jak wietrzyk pieszczony.
Będę ją chłodził podczas kanikuły i poddymając na piersiach przystuły, czego pragnął żyw. W tej alabastrowej jaskini czekać będę formę nowej. I teraz wam tu jeszcze wyświetlę właśnie te elementy, które się wydają troszeczkę tajemnicze w tym utworze i tak naprawdę wam ten utwór spróbuję tak eksplikować, czyli opowiedzieć, o czym podmiot liryczny tutaj mówi. Na początku utworu przywołuje postać Pitagorasa, czyli tego filozofa z Krotony. Dlaczego? Bowiem wskazuje na taką ideę, którą głosił Pitagoras, że dusze ludzkie, doszedłszy swojego kresu, czyli w momencie, kiedy człowiek umiera, pozbywają się ciała, czyli tego jakby tego pierwszego wcielenia, a następnie czekają na wcielenie drugie. Myślę, że niektórym może się to skojarzyć z pewnym porządkiem religijnym. W inszy się łupiesz na nową swobodę przenoszą. Tutaj myślę, że jest dosyć tajemniczy ten fragment. No łupiesz nam się zupełnie dzisiaj z czym innym kojarzy. Natomiast dawniej łupieżem było nic innego jak właśnie ciało. Ciało, tak? Czyli ta właśnie część, która zostawała po śmierci. Pierwsze ciało. Swoboda natomiast, to jest tak naprawdę pewna metafora przejścia w inny wymiar, bowiem nazywała ona dawniej osadę. Osadę, wieś, czyli nowe miejsce. I w dalszej części podmiot liryczny mówi, że nie ma po tej śmierci szkody, czyli ta śmierć nie wyrządza szkody człowiekowi, ponieważ ten człowiek ma świadomość właśnie, czego? Przejścia z jednego wcielenia w inne. Ale jest ten czas oczekiwania. I tutaj od razu już wyprzedzę fragment, który się pojawi na samym końcu. Czas oczekiwania, na nowe wcielenie i nowe miejsce. Możemy z śmierci przeszydzać i tyle. No i zobaczcie, o ile wiemy i pamiętamy, jak bardzo bali się śmierci poeci metafizyczni, poeci, którzy wiedzieli, że śmierć jest tym momentem rozliczenia za dawne życie, życie to ziemskie, doczesne, bo dopiero potem będzie albo niebo, albo piekło, No oczywiście w takim bardzo, można powiedzieć, stereotypowym myśleniu. To tu, w tym utworze, ta śmierć nie jest niczym strasznym. Jest tylko momentem właśnie przejścia do innego wcielenia, w inne wcielenie i do innego, można powiedzieć, jakby wymiaru. Dlatego też możemy, zwróćcie uwagę, pojawia się tutaj liczba mnoga. Liczba mnoga, czyli podmiot liryczny, sugeruje, żeby wszyscy ludzie, wszyscy ludzie mieli takie samo przekonanie, że możemy sobie szydzić ze śmierci. I wcale nie myśleć o tym, co się tam w tej mogile, czyli w grobie z tym ludzkim ciałem dzieje, bo to nie jest już istotne. I teraz przechodzi do tego fragmentu, w którym mówi głównie o sobie i swojej sytuacji. Tak i ja, kiedy dni swoich dopędzę, czyli kiedy już dokończę swojego życia, kiedy ostatnią parki z winą przędzę, mamy przywołane boginie przeznaczenia. Parki, jak pamiętacie pewnie z mitologii, przędły taką właśnie nić ludzkiego życia i tą jakby nicią wyznaczały, jak długie jest to życie ludzkie. Opuszczę z chęcią zwiotrzałe łachmany. I tu się pojawia, za chwileczkę będziemy drugi slajd mieć, czy trzeci nawet, na którym wyświetlę wam wszystkie środki stylistyczne, albo przynajmniej większość z nich. I mamy tutaj użytą piękną metaforę, zwiotrzałe łachmany, czyli takie ubranie, które jest bardzo zniszczone,
A jest to metafora niczego innego, jak właśnie tego ludzkiego dawnego ciała, tak? Ludzkiego wcielenia, ale przed tą śmiercią. I on opuści chętnie, tak? Czyli krótko mówiąc, jakby oczekiwał tejże śmierci. I to się zaczyna od tego prawie momentu zabawa w tłumaczenie, dlaczego podmiot liryczny tak bardzo docenia moment śmierci i tego przejścia w inne ciało i w inny wymiar. Otóż pragnie, by zmienił się w powietrze, czyli tak naprawdę w taki wiaterek. I tu się pojawia jego ukochana, podziwiana, upragniona kobieta o przesłodkim imieniu Jaga, czyli Jadwiga. I on jako ten wietrzek będzie mógł ją chłodzić podczas kanikuły, czyli krótko mówiąc, być blisko niej, zwłaszcza podczas lata. Ja przypomnę, że ten zbiór właśnie Morsztyna był zatytułowany Kanikuła albo Psia Gwiazda, czyli te jego, powiedzmy, utwory o charakterze takim erotycznym dotykały jakby spraw miłosnych odbywających się podczas lata. No, lato sprzyja tak naprawdę rozkwitowi, i wiosna i lato sprzyjają rozkwitowi miłości. No i tutaj mamy właśnie taką podobną historię. Jako wietrzek pojawi się blisko tej swojej kobiety, Jagi, i będzie bardzo przy niej blisko, no aż tak bardzo blisko, że pojawi się blisko jej piersi, a mało tego, będzie miał jeszcze możliwość dokonywania takiej dość frywolnej rzeczy, ponieważ będzie mógł poddymać na piersiach przystuły, czyli podnosić takie zakrycie, tak, taką chustę, czy chustę, które znajdowały się, tak, na tychże jej walorach kobiecych. W ten sposób, no właśnie, przełamie pewne tabu, które, no jak wiemy, no w tamtych czasach na pewno było bardzo mocno przestrzegane. No i tutaj wiemy, czy możemy domyślać się, że jest to taki, no właśnie, dowód na to, o czym wam mówiłam już tydzień temu, czy jest to mowa o miłości, czy tylko właśnie o takim flircie lub też miłostce, którą chce podmiot liryczny podkreślić. Być może ta kobieta, bo pamiętajmy, tak jak wam mówiłam już, kobiety baroku raczej były kreowane na takie dość chłodne, zdystansowane, podziwiane, ale raczej bardzo, tak jak wam mówiłam, przedmiotowo podziwiane. I tutaj możemy domyślać się z tego fragmentu, że ta Jaga za życia, tak, tego podmiotu lirycznego raczej również dystansowała się od tego właśnie mężczyzny. A on jako wietrzyk wreszcie będzie mógł się do niej zbliżać. I właśnie w tej alabastrowej jaskini, no oczywiście alabaster, tak, wiemy na pewno jakiego koloru jest, i to jest skojarzenie z pięknym kolorem karnacji tejże Jagi, tak, ta jaskinia, czyli możemy sobie tutaj tylko domniemywać, że jest to również metafora jej, no, tego miejsca tak bardzo kobiecego, bardzo wyeksponowanego w urodzie, że tam będzie sobie czekał ten podmiot liryczny na właśnie to nowe wcielenie. No właśnie, i teraz słuchajcie, już przejdziemy do takiego jeszcze głębszego wskazania pewnych tutaj interpretacji, chociaż dość dużo już powiedziałam, ale zwróćcie na to wszystko jeszcze uwagę. Pierwsza część tego utworu, ja specjalnie właśnie ją podzieliłam na dwie części, zaznaczając bardzo tutaj ten ważny właśnie element, liczbę mnogą, czyli podmiot liryczny wypowiada się jako podmiot zbiorowy, żeby dać wyraz temu, że wszyscy mają myśleć podobnie o śmierci. Inaczej niż było to, jeszcze raz powtórzę, w tej poezji metafizycznej. Tak? Mamy ze śmierci szydzić,
mamy się z niej tak naprawdę cieszyć. Cały utwór, jak macie tutaj u góry zaznaczone, jest erotykiem, tak? Ma ten charakter taki erotyczny. Jest zaskakująca sytuacja liryczna, bowiem konceptem, no i właśnie tym takim ciekawym rozwiązaniem na ten utwór jest wykorzystanie śmierci podmiotu lirycznego, by opowiedzieć o ogromnej miłości, czy tych miłostkach wobec kobiety, która prawdopodobnie, właśnie mówiłam, była do niego zdystansowana za życia. Podmiot liryczny, uwaga, pojawia się nowe określenie, które wykorzystacie jeszcze kilkakrotnie na pewno, bo choćby będziemy, czy wy będziecie już mówić przy okazji omawiania oświecenia, ale to pojęcie filozoficzne się również już pojawia, taka postawa właściwie filozoficzno-społeczna pojawia się również w baroku, czyli w XVII wieku. Za chwileczkę też będzie pełna definicja, żeby wszystko było jasne. Podmiot liryczny to libertyn. Libertyn. Mamy tutaj właśnie, jeszcze raz powtórzę, przywołanego Pitagorasa, który między innymi stworzył właśnie taką koncepcję wędrówki dusz. Tak? Czyli mamy bardzo ważne odwołanie, jakby uciekł tutaj, przepraszam, że tak od razu taka dygresja, jakby uciekł tutaj Morsztyn od takich stricte tylko i wyłącznie chrześcijańskich przekonań. Tak? To było jakby niewygodne właśnie w realizacji połączenia śmierci z miłością. Dla niego istotniejszy był właśnie ten element filozofii Pitagorasa. Cała ta część, właściwie pierwsza, a mogę powiedzieć nawet, że cały utwór, jak macie tutaj podany, to jest rozbudowane porównanie. Ja wam pokażę właśnie na drugim slajdzie, kolejnym slajdzie, tak, jak się to rozbudowane porównanie, tak, jak ono jest kontynuowane. No i tak jak powiedziałam, śmierć nie wydaje się podmiotowi straszna, tak, bowiem daje szansę zbliżenia do ukochanej kobiety albo kobiety, która wywołała ogromne zainteresowanie, ale niestety nie dała takiego do siebie przystępu. I tak jak mówiłam jeszcze wcześniej, mamy te stare łachmany, tak, takie stare łachmany, zwiotrzałe łachmany w części drugiej utworu, ale pojawiają się wcześniej, tak, tutaj taka metafora, żupan młody. Żupan może kojarzycie choćby z lekcji historii, był to element stroju szlachcica, w związku z tym, taka koszula szlachcica, w związku z tym to również traktujemy jako metaforę ciała, jako metaforę ciała, bo na starą duszę, tak, otrzyma ten podmiot liryczny żupan młody, czyli ma przekonanie, że w tym kolejnym wcieleniu będzie niewątpliwie no, piękny, tak, energiczny, doskonały w tym swoim wyglądzie, a tylko w międzyczasie będzie przyjmował właśnie tę postać dla niego bardzo istotną, takiego subtelnego wietrzyku. I mamy właśnie drugą część tego utworu, w której jasno, wyraźnie już tylko i wyłącznie podmiot liryczny mówi o sobie, tak? Tak, i jakie dni swoich dopędzę, bo tak naprawdę będzie przedstawiał swoją sytuację i swoje relacje z tą kobietą, która jest w centrum jego zainteresowania. Mamy wykorzystaną oczywiście mitologię, o czym już też wspomniałam i tak jak powiedziałam, mamy tę metaforę zwiotrzałych łachmanów. Wobec tej metafory wcześniej, tak, wykorzystanej, czyli tego żupana młodego, to jest kontrast. To jest kontrast. Celowo na to wskazuję, bowiem widzicie na pewno już, jakie środki poetyckie, typowe dla baroku, są wykorzystywane. Mamy paradoks. Pamiętacie na pewno, że ukochał sobie barok takie właśnie środki, które są paradoksy, tak, jakieś antytezy, oksymorony.
te środki, które służą takiemu właśnie jakby przekonaniu nas, że rzeczywistość jest po pierwsze i dwoista, i taka no niezbyt dla nas możliwa do zdefiniowania, bo nas ciągle zaskakuje. Tak? Taki jest cel w ogóle tej poezji, tej literatury barokowej. Zaskakiwać nas, szokować. No i te środki właśnie też temu służą. No bo też i tutaj mamy ten paradoks. Mówienie o miłości, no ale w kontekście tejże śmierci, która w rzeczywistości jest czymś no, oczekiwanym i przyjemnym, czy to naprawdę jest mówienie o miłości? No nie, to jest raczej taki znowu flirt, gra bardziej, tak, damsko-męska, niż prawdziwe wyznanie uczucia. Wyobraża sobie zakochany, zgodnie z tą koncepcją, tak, wędrówki dusz, że będzie mógł pieścić tę dziewczynę jako wietrzek. No, o tym już mówiłam, wszystko jasne, dlatego jest to erotyk. W ten sposób udowadnia podmiot liryczny, że najważniejsze dla niego to nie jest cierpienie, nie przeżywanie takich właśnie, takiego bólu spowodowanego miłością. A przypomnijcie sobie teraz, kto tak prezentował miłość. Miłość, która nie mogła być zrealizowana, która wywoływała ten ból, żar. Morsztyn też, Morsztyn też. Ale tu mamy pewnego rodzaju odstępstwo od tego właśnie prezentowania miłości. Nie. Ten podmiot liryczny żąda przyjemności. Nawet jeżeli wiemy, że tu nie ma prawdziwych uczuć, to przynajmniej z tej relacji ma wynieść taką korzyść, że będzie mu przyjemnie. A więc jest hedonistą. I znów mamy właśnie tę metaforę, którą już wyjaśniałam, taką alabastrową jaskinię. No właśnie, te ciekawe metafory, takie, które tutaj wprowadził Morsztyn, są świadectwem tej ciekawej formy barokowej. I puenta, czyli oczekiwanie nowego wcielenia w tej właśnie alabastrowej jaskini. Czym to zakończymy? Jakim naszym tutaj doświadczeniem? Mamy znowu poezję, która wykorzystuje zaskakujący koncept. Zobaczcie, pojawia się śmierć, która nas przytłaczała do tej pory w rzeczywistości, kiedy mówiłam wam wielokrotnie o tej śmierci barokowej. Bo ona się w rzeczywistości definiowała jako dowód marności człowieka, przemijalności tego człowieka. Ale tu? No cóż, zabawa. Zabawa. Śmierć jest tak naprawdę wstępem do zabawy. I moi drodzy, na zakończenie, jak zawsze, pamiętajmy, każdy utwór musimy opatrzyć kontekstami, udowodnić, tak, że on nie powstał po prostu znikąd, że coś wpłynęło na ten utwór, że ten autor sprawę naprawdę przemyślał, chcąc tak, a nie inaczej sformułować treści w swoim utworze. I pierwsza rzecz, o której wam mówiłam, tak, już wspominałam, libertynizm. Zobaczcie, to jest postawa głosząca przede wszystkim no, pochwałę zmysłów, seksualizm, widzimy to, tak? Ale przede wszystkim, zobaczcie, to jest taka postawa negująca dotychczasowe przekonania o pewnych prawach cywilizacyjnych, religijnych na rzecz tworzenia przede wszystkim takiego myślenia o wolności właściwie myślenia, tak? O wolności myślenia. Przekonywano, że miłość jest uduchowiona, negowano istnienie duszy nieśmiertelnej. No, z czym to się skończyło dla tych osób, którzy byli libertynami? No, przede wszystkim popadli w konflikt z Kościołem. Ale ta wolność, swoboda mówienia właśnie o między innymi doznaniach takich damsko-męskich, to też była część tej swobody.
Mamy drugi element, bardzo ważny. Jest to konfrontacja z tym petrarkistowskim modelem miłości. Znamy już, prawda? Omawiałam wam sonety Petrarki i mówiłam o tym, że przede wszystkim tam zaakcentowana była miłość platoniczna, ale i też ten ból podmiotu lirycznego, który wyrażał no, niestety obawy, a wręcz przekonanie, że nigdy ta miłość nie zostanie spełniona. Mamy tu wykorzystaną wędrówkę dusz, o której już dużo mówiłam, reinkarnację, tak? Czyli właśnie przekonanie, że człowiek, jego dusza tak naprawdę będzie zmieniała miejsce swojego pobytu, wcielenia. No i na koniec, mimo wszystko, barokowy powrót do motywu przemijania, do motywu vanitas. Połączone? Po świadectwo tego, że barok kochał kontrasty skrajne i łączył w sposób nieoczekiwany, zaskakujący. A jeszcze mitologia, o czym też wspominałam, czyli przywołanie właśnie tych bogiń, które przędą ludzki żywot. I teraz, moi drodzy, pozwalam sobie przejść do poezji współczesnej. Na podstawie utworu Stanisława Grochowiaka, który będzie w pewien sposób korespondował z utworami Jana Andrzeja Morsztyna. Myślę, że nawet tu lepiej, w tym utworze, który zaraz wyświetlę, dostrzeżecie analogię do utworu do trupa, bo o śmierci, która się też pojawi tutaj, Grochowiak mówi inaczej niż w tym ostatnim teraz utworze, który omawiałam. Króciutko o samym pisarzu. Macie tutaj wskazanie, że był poetą, prozaikiem, dramatopisarzem, publicystą, ale to, co jest najistotniejsze, od początku, kiedy rozpoczął swoją przygodę z twórczością, zafascynował się jakby takimi dwoma obszarami. Przede wszystkim zafascynowany był literaturą francuską, ale my bardziej tutaj skupimy uwagę na tym, że ukochał sobie kulturę barokową, jej motywy, też średniowieczną, no bo widzimy na pewno pewne tutaj analogie, zbieżności, dlatego też te dwie epoki były mu bardzo bliskie w twórczości. I to, co jeszcze jest istotne, o tych terminach, które tu są podane, będziecie mówić niejednokrotnie, w starszych klasach, ale już dzisiaj delikatnie zasugeruję, żeby zrozumieć, że takie połączenia właśnie skrajności, kontrastów są dowodem na występowanie groteski, tak? Natomiast mówienie o czymś, co nas przeraża, być może nawet wstrząsa nami, bo jest, nie wiem, brzydkie, takie nieakceptowalne estetycznie, to jest, moi drodzy, taki nowy i ciekawy nurt w literaturze. On się rozwinął właśnie między innymi dzięki temu poecie. To jest turpizm. Turpizm. Można się uprzeć, że ten turpizm tak naprawdę pojawił się już właśnie w baroku, a nawet w średniowieczu, ale tę definicję będziemy tak naprawdę starali się porządkować, przyporządkować tej poezji drugiej połowy XX wieku, bo ona była wyrazem pewnego buntu, sprzeciwu wobec rzeczywistości po II wojnie światowej. Ale o tym szerzej będziecie mówić dopiero w ostatniej klasie, dlatego nie będę was aż tak tutaj przymuszała do tej tutaj teraz interpretacji tego pojęcia. Króciutko o nim wspomnę. Moi drodzy, zaczęłam o tym poecie po przerwie 15-minutowej zachęcam do wysłuchania utworu, a też i do omówienia tego utworu, wskazania właśnie na ten dialog z barokiem, a potem jeszcze troszkę o Rubensie i troszkę jeszcze o tym dialogu z malarstwem Rubensa, czyli
utwór Wisławy Szymborskiej. Naprawdę postaram się zdążyć. Dziękuję i czekam na Was.